Kierownikiem kapeli w zespole Złoty Kłos w Secyminie jest pan Józef Ochocki. Może pan, panie Józefie, przedstawi muzyków? No proszę pana, w naszym zespole jest nas członków pięciu. Pierwszy skrzypista to jest Stanisław Jokiel. Drugi klarnecista to jest Kościołek Kazimierz. Trzeci trąbkarz to jest Bogdan Walasek. Czwarty harmonista Ryszard Zalas. No ja piąty. W waszej muzyce przewija się nuta kielecka, częstochowska, krakowska i czasami śląska. Województwo częstochowskie jest kieleckim, no jest w pograniczu i tak gramy w województwie kieleckim, gramy w województwie częstochowskim, jeździmy szeroko, daleko, rozmaite piosenki i utwory, to dla nas nic trudnego, bo my sobie radę dajemy, mam muzyków takich dopasowanych, proszę pana, i chętnie grają, żadnej trudności nie mamy. Gdzie panowie się nauczyli grać? U mnie to jest trochę tradycja rodzinna. Dziadek grał na klarnecie, ojciec na akordeonie grał. Dwóch braci ojca grał, jeden grał na klarnecie, a drugi grał na trąbce. A u pana, z panem jak to wygląda? No ze mną było troszeczkę inaczej, bo ja uczyłem się grać właśnie w wojsku. Moim przełożonym i kapelmistrzem w wojsku był Jan Uchacz. Poza tym mam jeszcze 2 lata szkoły średniej muzycznej w Częstochowie, skończonym właśnie pod kierownictwem Jana Uchacza. No i to się przydało, czyli służba w wojsku. Tak, służba w wojsku. W orkiestrze. W orkiestrze. Wyszła panu na dobre. Wyszła na dobre. Pan świetnie gra na akordeonie. Ja to powiem tak szczerze, że jestem sam mógł. Nikt mi nie uczył grać, tego szkoły, nawet tak słyszałem po weselach, to jak ludzie tak grają. Tak. No i tak od tej pory tak stopniowo. Bardzo fajnie. A u pana? U mnie też to jest tradycja rodzinna. To już ojciec mój grał też na harmonii, to były dawniej, to były harmonie, takie trzechrzędówka, to była tak. Harmonia. Grał na tej harmonii i ja już od 6 roku życia zacząłem skrzypkować na skrzypcach. Potem po skończeniu podstawowej szkoły dostałem się do Wojskowej Szkoły Muzycznej w 80. pułku w Słonimie, ale to był rok 39. Także byłem bardzo krótko, bo wojna przeszkodziła mi w nauce. No a teraz, już po wyzwoleniu, to raczej już pracowałem, muzykowanie skończyłem. Jak powstał właśnie ten zespół Złoty Kłos, tak, pani Krysia Wawrzak, obecna kierowniczka, przyjechała do mnie do pracy z organistą, jeszcze poprzednim był Secemie, który początkował właśnie ten zespół, zapoczątkował, Śmietanka Adam, i wciągnęli mnie właśnie do tego zespołu. Już 10 lat tak razem wspólnie gramy. A myśmy są z różnego terenu. 3 kolegów jest pan Ochocki, pan Walasek i pan Kościołek. To są z kieleckiego województwa. A myśmy tylko z kolegą Rysiem z częstochowskiego. Z tego wniosek, że przestrzeń ani granice województw nie grają roli. Nie grają, absolutnie. No, to jest bardzo ważne. Muzyka łączy. Thank you.
Gdzie pan na co dzień pracuje? Ja pracuję na Prefabecie, to jest zakład, który produkuje pustaki. Tak bardzo potrzebny materiał dla budownictwa. A pan? Ja już emeryt jestem, już na emeryturze. Ja pracuję w Żelicowicach też w Prefabecie. Jak pan sądzi, że masz w Syminie? Panie Józefie, znów do kierownika zespołu się zwracam. Dawne muzyki to nie to, co dzisiaj. Za czasów pana młodości troszkę to inaczej wyglądało. Pamiętam dawne czasy, przypominam sobie dzisiaj, bo dzisiaj tego nie ma. Było dużo kapel ludowych i dobrymi skrzypkami byli Żydzi. Nawet z jednym Żydem z Włoszczowy to grałem, bo była zabawa Sylwestra, brakowało muzykantów, no ale i skrzypków. Ale dowiedziałem się, że Włoszczow jest dobry skrzypek i z tym skrzypkiem graliśmy zabawę nawet, sylwestrową. I w ogóle w okolicy tutaj, w Kieleckim, bo w Częstochowskim, no to mało tam słyszałem, były też kapele, mniej, ale w Kieleckim bardzo dużo kapel znałem, dobrych kapel, o które dzisiaj bardzo trudno. Dziesięć lat miałem, gdy byłem na weselu jako szkolny uczeń, co nie było wolno, bo nauczyciel zabraniał. Tam słuchał, jak piosenki śpiewali. Do dnia dzisiejszego pamiętam, jak ludzie śpiewali i kapele, jak grali. Trochę słuchu miałem, bo to z rodziny muzykalnej. Ojciec był skrzypkiem z Miechowskiego. Ojciec był skrzypkiem, który grał 59 lat. Panie Józefie, ile pan sobie liczy lat? No, nie za dużo, 80. Do 100 daleko jeszcze. No proszę pana, na to nie liczę. Wcale się nie wyobrażam, że jestem stary. Że ja mam 80 lat. Jak gram, to mi się zdaje, że mam 20, 30 lat, 25. Ale ja się w lustrze przejrzę, by ja już nie mówię. Proszę pana, kontrabas w pana rękach brzmi bardzo ładnie. No proszę pana, jeszcze byłem chłopcem małym, to mi stroj przestawiali, żebym dostał do fijki, bo ojciec był skrzypkiem, bracia grali, dwaj moi. Ja grałem i tak od młodości już. Utkwiło to we krwi i lubię muzykę, i kocham muzykę i nie wyobrażam sobie życia bez muzyki na co dzień, święto, tylko śpiewę muzyką żyję.
zespole czujecie się dobrze? Tak, czujemy się bardzo dobrze. Klimat jest bardzo dobry. No, gdy na przykład autobus nie dojedzie czy coś, to tam po kolegów się skoczy. Na to koszty żadne się nie liczy. Tam, no bardzo dobrze właśnie. Czy jakieś imieniny, czy coś, to zawsze tą szklaneczkę wypijemy. Jeśli okaże się, że zima jest bardzo sroga, wówczas któryś z kolegów, z młodszych kolegów przyjeżdża samochodem czy do mnie, do Czarncy, czy po pana Ochockiego, także współpraca układa nam się bardzo dobrze. Dla mnie muzyka to jest wszystkim. Wszystko, ja w muzyce to widzę, wszystko, całe życie swoje. Dla mnie muzyka jest czymś najważniejszym. Prefabrykaty prefabrykatami, a muzyka jest najważniejsza. To jest po prostu już we krwi. Z dziada, pradziada. Tak, kolega powiedział, tak samo. To jest muzyka dla mnie wszystko. No, ja podzielam zdanie moich kolegów. Także rolnictwo też, ale muzyka na pierwszym miejscu. Czy lubicie występować na estradzie, jak was oklaskują ludzie? Oczywiście. Bardzo się cieszymy, gdy występuje zespół Złoty Kłos, czy na eliminacjach, czy to jakieś występy na zaproszenie. I wówczas, kiedy publiczność jest zadowolona, widać to poderwanie publiczności, cieszą się z tego, że zespół ze Złotego Kłosu gra. Thank you.
Chyba się nie mylę, że muzyka ludowa przeżywa jak gdyby swój renesans. Młodzi ludzie, starsi tym bardziej, jak słyszą starą nutę, przystają, patrzą się, słuchają. Jednak ta muzyka działa. Słuchając właśnie radia Kieleckiego, można wywnioskować, że ta muzyka ludowa wraca do tych młodych ludzi, bo często spotyka się właśnie w Radiu Kieleckim koncert życzeń. Życzenia są dla takich młodych dziewczyn 18-letnich, dla chłopaków młodych. To właśnie cieszy, że ta muzyka ludowa powraca do nas młodych. Ale ludowa muzyka nie tylko rozbrzmiewa z rozgłośni kieleckiej, z katowickiej również. To prawda, że z katowickiej rozgłośni również rozbrzmiewa, tylko że po prostu na drugim programie u nas może nie wszyscy mają te odbiorniki radiowe sprawne. Nie ma tego zasięgu katowicki. Panie Józefie, gdyby ktoś panu powiedział, że pan już nie będzie grał i z muzyką trzeba się pożegnać? Proszę pana, dla mnie to by było największą chorobą. Ja bym nie umiał żyć bez muzyki, bez śpiewu, ponieważ ten chór, cały zespół Złoty Kos, to są sami członkowie chóru parafialnego. Tak mężczyźni, jak i wszystkie niewiasty, to są wszyscy z parafii i Sycemin, którzy należą do chóru parafialnego. Co nie dodałem. Myśmy nawet byli za granicą, w NRD. Tam Niemców podobnie oczarowali, tak nam powiedzieli. W tej kapeli gra się wam dobrze. Tak jest, proszę pana. Bardzo dobrze i chętnie. Nie ma tu pomiędzy nami niechętnego, tylko wszyscy chętnie schodzimy się. Ale jak przyjdzie pora, że mamy mieć jakąś próbę, to chętnie się zbieramy, gramy i tak nam to życie płynie na co dzień. Bardzo miło.